miniony weekend swój finał miała kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Szlachetna Paczka w Domorowie Górniczej działa już od kilku lat. Zdążyliśmy zadomowić się tutaj w naszym mieście. W tej chwili, jeśli chodzi o działalność ogólnopolską, jest to już 17. edycja. Proces przekazywania paczki do potrzebujących rodzin jest wieloetapowy. Najpierw szukamy rodzin poprzez takie instytucje jak MOPS, jak szkoły, poprzez pedagogów szkolnych. Potem wolontariusze spotykają się z nimi, zadają pytania, rozmawiają, oceniają, czy te rodziny są rozwojowe, czy chcą wyjść z ciężkiej sytuacji. I jeśli są zakwalifikowane, to wolontariusze tworzą ich opis. Darczyńcy, jacyś chętni ludzie, wybierają sobie konkretną rodzinę, której pomagają. No i potem podrzucają tutaj te paczki i jedziemy razem do rodziny wręczyć wszystkie prezenty. Cały proces trwa około 3 tygodni, to znaczy od momentu stworzenia opisu do wręczenia paczki, natomiast spotkania z rodzinami tak naprawdę mogą trwać od czerwca. Dowiedzieliśmy się także, ile rodzin w tym roku objęła akcja w naszym mieście. Dopuściliśmy do projektu 48 rodzin i 48 darczyńców znalazło się, by pomóc naszym domorowskim rodzinom. Choć niesiona pomoc może przybrać różne formy, to zawsze dostarcza wielu pozytywnych emocji i nierzadko zapadających w pamięć obrazów. Mojej rodzinie udało się załatwić pracę poprzez darczyńcę, także pani jest chyba zachwycona. No i nawet zdarzyło się, że się popłakała, także to było naprawdę, naprawdę cudowne, że jesteśmy w stanie stworzyć jej takie możliwości do super rozwoju. Wszystkie działania skupiają się wokół jednego wspólnego mianownika, jakim jest człowiek. Mówi o tym hasło towarzyszące tegorocznej edycji. To nie jest mówienie o uczuciach. To nie chodzi o to, że że lubimy ludzi, chodzi o to, co z tym robimy. Chodzi o to, że właśnie zależy nam na rozwoju, na tym, żeby wszyscy się spełniali, a ponieważ więcej dobra jest w dawaniu, aniżeli w braniu, to pomagamy, aby nasi darczyńcy i instytucje i wolontariusze mogli być szczęśliwi. Konsekwencja ze strony organizatorów po raz kolejny sprawiła, że dąbrowianie ponownie dali wyraz swojej szlachetności. Domorowa Górnicza to jest zagłębie darczyńców. Po prostu w tym roku zaczęliśmy późno, więc pomagaliśmy rodzinom tylko z naszego regionu, z naszego miasta i kilka rodzin z miast sąsiednich. Natomiast często pomagamy rodzinom z całego Śląska, a czasami nawet się zdarzyło, że z innych województw. Istotną rolę w akcji odgrywa zaangażowanie wolontariuszy. Wolontariuszy w Dąbrowie jest około 20. Tak naprawdę nie trzeba jakichś konkretnych umiejętności, trzeba się po prostu zgłosić i mieć chwilkę wolnego czasu. Tę dobroć płynącą z ludzkich serc można postrzegać wielowymiarowo. Celem Szlachetnej Paczki jest potocznie rzecz biorąc, ludzie myślą, że jest pomaganie biednym, a to jest za mało. To nie jest to, co jest naszym celem. My marzymy o tym, by zmieniać ludzi, wydobywać z ludzi to, co jest najpiękniejsze, i to się udaje. Nie tylko jeśli chodzi o rodziny, którym pomagamy, ale również wolontariusze, darczyńcy, instytucje, które nam pomagają, robią coś dobrego i zmieniają się na lepsze. I to jest to, o czym marzymy, i nasze plany są długofalowe. Okazuje się, że Szlachetna Paczka jest doskonałym pomostem między potrzebującymi pomocy, a tymi, którzy tę pomoc nieść mogą. A wszystko to w magicznej atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.